To nie są rurki. Regina, niebieskie. To jest ładunek przykrywka. Rurki do sziszy. Co jeszcze? Przypuszczalnie jest to ładunek papierosów tanich marek, których nie wolno sprzedawać w Europie ze względów sanitarnych. Sprawdźmy pudła z czerwoną taśmą. Zwykle w ten sposób oznacza się kartony z papierosami. Wstępna analiza ujawniła nieprawidłowości. Podana waga odnosiła się do rurek plastikowych, czyli zgłoszonego ładunku. Rurki plastikowe są bardzo lekkie i to wzbudziło naszą czujność. Waga się nie zgadzała, bo papierosy są znacznie cięższe od tego. Błąd w danych uruchomił alarm. Kontrola ujawniła przemyt wyrobów tytoniowych. Konsekwencje karne są bardzo poważne. To jest jeden z dwóch kontenerów oficjalnie wysłanych do firmy, która, jak nam wiadomo, nie działa. To jeden z powodów, które skłoniły nas do kontroli wspólnej z Urzędem Celnym. Zamykamy i liczymy.